Witam Was serdecznie. Dzisiaj film o szklarni, o jej wytrzymałości, o wytrzymałości poliwęglanu, ale od początku szklarnię kupiłem 4 lata temu, czyli 3 zimowania roślin egzotycznych. No i w tym roku na wiosnę zauważyłem, oczywiście miałem już gradobicie, zauważyłem takie dziurki właśnie po gradzie. Poliwęglan skruszał to wszystko, zrobiło się twarde siano, można przez niego makaron cedzić. Zaraz wejdziemy do środka, pokażę Wam, jak to wygląda. Tak więc od środka nie wygląda to najgorzej, bo zsiekało tylko tą wierzchnią warstwę zewnętrzną. Od wewnątrz poliwęglan jest cały, ale patrzcie, ile tych dziurek tutaj jest. Producent mówił, że poliwęglan wytrzymuje 1000 razy więcej niż szkło, 1000 razy mocniejszy. No może i tak, a jak jest nowy, to może tak jest. I powiem Wam, że jak kosiłem kosą spalinową w koło szklarni, odbiło mi kawałek takiego suchego patyka, dosyć grubego. Odbił się od poliwęglanu, nie uszkodził go. No mocny, może i jest, ale nie jest wytrzymały na warunki atmosferyczne, na promienie słoneczne. Gdyby ta szklarnia może stała w cieniu, byłaby mniej narażona na promienie słoneczne i wtedy może ten poliwęglan nie skruszałby tak, no ale ja ją celowo ustawiłem dłuższą stroną do strony południowej, po to, żeby jak najwięcej promieni słonecznych wpadało do środka, do roślin. No na tym polega, żeby szklarnia była jak najcieplejsza. Tak więc, no coś tutaj mija się z celem. Patrzcie, jakbym mocniej nagiął to, prawdopodobnie zrobiłbym dziurę, połamałbym. No i tak to by wyglądało. To, że on zachodzi brudem w te komory, to jest rzecz normalna. Nie ma uszczelek do tego i dlatego zbiera się brud. No ale samo to, że szklarnia została zsiekana przez grad w sumie po 3 zimach, po 4 latach, jestem troszeczkę zniesmaczony. Patrzcie tutaj, istne sito. Czeka mnie poważny remont samego dachu, bo ściany szklarni są jeszcze zdrowe. No tutaj, jak widzicie, nie ma żadnej dziurki na tym, na tej powierzchni, ale tutaj już jest. Przejdziemy może do okna dachowego. Najwięcej właśnie na tych oknach dachowych. Z tamtej strony wszystko jest podziurawione. Zastanawiam się nad wymianą poliwęglanu na nowy. Też sześciokomorowy, tylko może nakrycie go folią. No wiadomo, wtedy wpadnie mniej promieni słonecznych. Lub na wymianę na poliwęglan lity 6 mm, taki sam, tej samej grubości co ten, tylko lity. No będzie dużo mocniejszy. Tutaj jeszcze taka informacja, producent mówił, że właśnie szóstka poliwęglan jest mocniejszy od dziesiątki, dlatego że ma gęściej tych komór właśnie. No powiem Wam, i jeden i drugi będzie zdziurawiony tak samo. Przejdziemy zaraz na taras, pokażę Wam, jak wygląda poliwęglan falisty. Tak więc znajdujemy się na tarasie, gdzie trzymam tutaj swoje strelicje, palemkę, monsterę. No i patrzcie, mamy słoneczną, ładną pogodę, a tutaj jest taki półmrok. Właśnie przez
Ten poliwęglan, który kupiłem, zupełnie bezbarwny. Poliwęglan ma w sumie już 5 lat i zrobił się brudny. Brudny, on nie pozachodził, tylko po prostu szczarniał. Do tego, jak widzicie, też ściekany przez grat, skruszał całkowicie. No i jak przez 2 lata miałem ładnie tutaj na tarasie widno, tak teraz mam. Właśnie tak zacienione. No nie wygląda to ciekawie. Też wymiana szykuje się właśnie tego dachu na nowy. Też zastanawiam się nad materiałem, jakim właśnie przykryć ten taras. Powierzchnia tutaj tego tarasu to jest około 20 metrów kwadratowych. No sam poliwęglan komorowy nie jest taki tani, no bo trzeba dać około 50 zł za metr kwadratowy. No i jeśli ma posłużyć 3-4 lata, no to ja dziękuję. Przejdziemy jeszcze na chwilę do szklarenki. Tak więc sami widzicie, jak to wygląda. Materiał, sam poliwęglan miał być mocny, a wygląda jak wygląda. Widzicie, wszystko strzela, pęka. Do tego wychodzi słońce, pyka, zachodzi słońce, pyka, wszystko pracuje, to jest plastik. Także sama konstrukcja szklarni, no w sumie jestem zadowolony, bo dobrze złożona, dobrze przytwierdzona. Kiedyś nadchodziła spora burza, wiało 100 km na godzinę. Nie zdążyłem uciec do domu, przesiedziałem tą burzę właśnie tutaj w szklarni. Powiem wam, że nawet nie drgnęła. Oczywiście jak była nowa. W tej chwili konstrukcja jest dobra. Wymiana dachu mnie czeka. No i to wszystko w sumie. Tak wygląda poliwęglan po 4 latach użytkowania. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć!